Pan wie, o co chodzi w sprawie? Tak, wiem, Wysoki Sądzie. Za pan strony? Za pan oskarżonego? Z przekazów medialnych, Wysoki Sądzie. Z przekazów medialnych znam oskarżonego. A pokrzywdzonego? Tak, znam, Wysoki Sądzie. Osobiście, czy tak znajomy? Znam, można powiedzieć... Koleżeńsko i zawodowo. Znam pokrzywdzonego. Zawodowo. Jeżeli pan wie, o co chodzi w sprawie, to proszę bardzo, pierwszy etap to są takie zeznania w sądach, jeszcze świadka, potem ewentualnie odpowiedzi na pytania stron i sądów. Proszę bardzo, powiedzieć, co panu w sprawie wiadomo. Wysoki Sądzie, wiadomo mi w sprawie, ja nie do końca wiem, kiedy dowiedziałem się o wpisie oskarżonego na jego portalu. Nie do końca wiem, kiedy dowiedziałem się o wpisie oskarżonego, gdzie? Na jego portalu społecznościowym, ale powszechnie na jego, dostępnym. Na jego portalu społecznościowym, jakim? Facebook. Facebook. Jeszcze jakby pan mógł mówić w takim sensie, bo pani... Dobrze. Nie, na razie jest wszystko dobrze, żeby pani zdążyła zapisać. Dobrze to wypowiedzieć? Rozumiem, Wysoki Sądzie. Ale to musiało się zdarzyć zaraz po tym wpisie, dlatego że sprawa stała się wiadomością publiczną, była powtórzona przez media, a poza tym interesowałem się kwestią Marszu Równości w Lublinie i próbą jego zakazania. Myślę, że to się musiało wydarzyć, nie do końca potrafię powiedzieć, Wysoki Sądzie, ponieważ minęło 7 miesięcy od tego czasu, tam się zdarzenia... No panie, to mniej więcej, to pan powiedział 7 miesięcy. Wydaje mi się, że to było niebawem po, to znaczy trudno mi powiedzieć, niebawem czy... Niebawem po, czyli kiedy? Rzecz się wydarzyła, 23 września był ten wpis, natomiast ja myślę, że to... Natomiast niebawem później odbył się, był taki film... Było to we wrześniu, roku którego? 2018, tuż przed marszem, ale to ja w ogóle wtedy się interesowałem kwestią marszu, był niebawem, w tych samych dniach, to zresztą było 27 września, taki film pana wojewody lubelskiego, pana Czarnego. 27 września, na jego... portalu, na jego kanalu. Na portalu wojewody lubelskiego. Na profilu. Na profilu wojewody lubelskiego. W kanale YouTube. I ja... Ukazał się film, tak? Który w bardzo podobny sposób zniesławiał społeczność osób LGBT. W związku z tym wtedy szukałem jeszcze więcej informacji, z całą pewnością to było wtedy mniej więcej, kiedy dowiedziałem się, że takich wypowiedzi jest więcej, łącznie z wypowiedzią oskarżonego. Oskarżony wypowiadał się przede wszystkim przeciwko projekcji filmu Claire w mieście Lublinie, jak rozumiem. Tak mi się wydaje. No to z tego wpisu ogólnie mowa jest o tym, że film Claire jest niewłaściwy. A była mowa o tym, że tam jest taki do tego wpisu załączony filmik, który pokazuje wedle oskarżonego, jak rozumiem, pokazuje taką właściwą stronę kapłaństwa. Właściwą stronę kapłaństwa. W kontrze do wizerunku, którą przedstawił w swojej artystycznej wizji reżyser Smarzowski w firmie Claire. A potem jest prze...
A potem jest przejście do tego, że zwolennicy filmu Claire chcą zorganizować tak zwany Marsz Równości. Tak zwany Marsz Równości. I pojawiają się te zniesławiające słowa, moim zdaniem. Dobrze, dobrze, wysoki sądzie. Promocję homoseksualizmu, przecinek pedofilii. Według moich, tak, tak. Wysoki sądzie, przecinek oznacza koniunkcję. Logicznie to oznacza, że w tym wpisie zrównano, albo przynajmniej starano się zrównać, orientację seksualną, homoseksualizm, z pedofilią, czyli z czynem zabronionym karnie. Ale sąd zwracał uwagę na początku. Świadek składa zeznanie i te zeznania nam podlegały ocenie sądu, tak? A nie komentarzom państwa. Państwo są na sali sądowej, nie na ważnym spotkaniu, na ulicy, na wiecu, nigdzie. I dyskusji nie ma na sali sądowej. Jeszcze jedna taka sytuacja i sąd wyprosi całą publiczność. Pod spodem napiszemy. Przewodnicząca zwróciła uwagę. Na niewłaściwe zachowanie, w tym komentowanie wypowiedzi świadka. I pouczyła, że w przypadku podobnego takiego zachowania wyżej zostanie wydalona z sali na podstawie artykułu 48 paragrafu 3 ustawy prawo o uchwale sądu powszechnym. Paragraf 3. Ustawy, prawo o ustawie powszechnym. Świadek dalej zeznania. Koniunkcja. Nie wiem. Że w tym się zrównano lub starano się dodać orientację seksualną homoseksualizm z pedofilią, czyli z czynem zabronionym. Uważam, że jest to, jak już powiedziałem, uważam tę wypowiedź za zniesławiającą i jest, ona wpisuje się w... Nie pamiętam, pani poprawiłem do oceny tej wypowiedzi, dobrze? To proszę... Tak, tylko powiedziałem, uważam, oceniam. I dlatego też zeznaję w tej sprawie. Świadek zeznaje o faktach. Tak. Dalej to wiem tylko tyle, co się wydarzyło później. Marsz się odbył, a... Wiem, że marsz się odbył. Oskarżony w kolejnych wypowiedziach podtrzymywał swoje zdanie na temat nienależnej zżytości. W kolejnych wypowiedziach? Gdzie te wypowiedzi były? One się pojawiały w różnych mediach. Ostatnio przy okazji wszczęcia tego procesu również doszły takie wiadomości medialne, że ta wiadomość jest powtórzona. Wiemy również, że... W kolejnych wypowiedziach podtrzymywał swoje zdanie. Były to wypowiedzi jakie medialne, tak? Tak. Wiemy już po rozpoczęciu sprawy karnej? Tak mi się wydaje również. Ale... Poda mi pan podać przykład, w jakich mediach? Wydaje mi się, że widziałem to na stronach Kuria Lubelskiego w internecie, ale nie umiem dokładnie powiedzieć, wydaje wysoki mi się, sądzie. Widziałem to w internecie na stronie Kuriera Lubelskiego. Widzisz jeszcze? To pan powiedział, no widzisz, wiemy nogi, że wypowiedzi były, więc dlatego są tutaj. Nie potrafię chyba podać innej okoliczności. Wiem również... Nie potrafię podać. Ale to było, ta informacja była powtarzana również przez media ogólnopolskie, takie jak TOK FM czy Gazeta Wyborcza.
kontekście pierwszej rozprawy, tej sprawy, kiedy... W kontekście pierwszej rozprawy, z tej sprawy. Kiedy za pośrednictwem mediów dowiedziałem się, że oskarżony odrzucił możliwość pojednawczego zakończenia. Za pośrednictwem mediów dowiedziałem się wtedy, że oskarżony odrzucił. Że oskarżony odrzucił możliwość zakończenia sprawy, tak? Pojednawczo, przepraszając. Skoro tak jest. Skoro tak jest, to mogę wnioskować, że nie wycofuję się z tych słów i uważa je za obowiązujące. To mogę wnioskować, że nie wycofuję się ze swoich słów. Coś jeszcze? Myślę, że to jeśli chodzi o tę wstępną wypowiedź, to tyle, Wysoki Sądzie. Może jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę. To jest oczywiście szerszy kontekst tej wypowiedzi, ale to i ona nie dotyczy bezpośrednio oskarżonego, tylko wpisuje się w styl posługiwania się językiem publicznie, który jest językiem niedopuszczalnym. Wypowiedź, chwileczkę, proszę. Wypowiedź oskarżonego wpisuje się, żeby powtórzyć to zdanie, tak żebyśmy go czytali. Wypowiedź oskarżonego wpisuje się w styl niestety narastający. Wypowiedzi w przestrzeni publicznej w naszym kraju, które godzą we współobywateli, wykluczają, ranią, a także, no znowu, to jest moja opinia tylko, ale w ten sposób starają się zniesławić pewną grupę. Według mnie starają się zniesławić pewną grupę. Współobywateli tego kraju i obywatelek ze względu na ich cechę osobowościową. To były wypowiedzi oskarżonego, to była wypowiedź pana wojewody lubelskiego, to jest wypowiedź pani Kai Godek, to są wypowiedzi przedstawicieli rządu i parlamentu. Zwłaszcza ostatnio, w ostatnich dniach. Coś jeszcze odnośnie sprawy. I dlatego myślę sobie, że musimy pokazywać, niestety, jeśli trzeba, środkami prawnymi, że nie można w ten sposób traktować swoich bliźnich. Zwłaszcza odwołując się do wartości chrześcijańskich. Jak to też oskarżony w tych kolejnych wypowiedziach czynił. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na... taki może paradoks delikatny, który pokazuje i strasznie, strasznie żałuję, że ta sprawa nie zakończyła się na tej pierwszej rozprawie. Ale w tym filmie, który oskarżony zamieścił przy swoim wpisie, tam się pojawiają różne postaci, różnych przedstawicieli kleru katolickiego. Tak. Są tacy jak Maksymilian Kolbe, przed wojną wydawca i redaktor małego dziennika, pisma znanego z antysemickich treści. W czasie wojny znany z tego, że oddał swoje życie za współwięźnia. Święty.
są tacy, jak zmarły niedawno temu ksiądz Kaczkowski, którego mimo, że był przedstawicielem kleru katolickiego, starał się na ile mógł w ramach swojego światopoglądu podchodzić otwarcie do osób innych. Odmiennych. Nawet jeżeli nie mógł dzielić z nimi ich wyborów życiowych, traktował ich z szacunkiem. I to jest standard. I to jest standard, któremu powinniśmy hołdować wszyscy. Zawsze. A zwłaszcza w naszych publicznych wypowiedziach. A zwłaszcza wtedy, kiedy sprawujemy urzędy. Dla wszystkich. I dziwi mnie, że oskarżony, skoro właśnie tę osobę umieścił w filmiku, to nie zbadał dokładnie tego sposobu nastawienia. I to na tym bym zakończył wypowiedź. Tak, wiem, Wysoki Sądzie. Proszę. Pan Bartosz Staszewski. Wiem, kto był organizatorem Marszu Równości w Lublinie. Był to Bartosz Staszewski. Kiedy dowiedział się pan o tym, że pan Bartosz Staszewski organizuje Marsz Równości? Znowu, ponieważ minęło bardzo dużo czasu, trudno mi wskazać dokładną datę, zwłaszcza, że codziennie jesteśmy bombardowani. Organizatorem. Kto jest organizatorem? Kto jest organizatorem naszym? To zapytam inaczej. Ale, ale... Pan chyba nie skończył. Tak, tak, ja doprecyzuję. Ale to musiało być w czasie, no trochę wcześniej niż wypowiedź oskarżonego, no bo ja to wiedziałem wcześniej, więc... To musiało być trochę wcześniej niż wypowiedź oskarżonego, bo ja to wiedziałem wcześniej, tak? Mhm. Ja to wiedziałem, znowu, sąd wie, dzisiaj dowiadujemy się mnóstwa rzeczy po prostu dlatego, że one się pojawiają w przestrzeni publicznej. Bardzo konkretnego źródła nie potrafię wskazać, wydaje mi się... By... Wydaje mi się, że to mogło być z wielu źródeł jednocześnie. Z wpisów facebookowych moich znajomych, z wpisów facebookowych samego pokrzywdzonego. Mogło to być z wpisów facebookowych moich znajomych. W moim środowisku była to wiedza w miarę powszechna. W moim środowisku była to wiedza w miarę powszechna. Również dlatego, że Bartosz Staszewski działa w organizacji, która, z którą mam bardzo dużo wspólnego, miłość nie wyklucza. Również dlatego, że Bartosz Staszewski działa w organizacji, z którą mam bardzo dużo wspólnego. Miłość nie wyklucza.
Także nie wykluczam, że to mogło się pojawić najpierw w prywatnych rozmowach telefonicznych czy czatach internetowych. Ale wiedziałem. Mogło to się więc pojawić w prywatnych rozmowach, w czatach internetowych. Przepraszam, proszę. To ja może teraz uprzedzając późniejsze pytania innych stron, chciałbym zapytać Pana o tę organizację i Pana działalność w niej oraz Pana kontakty z Panem Staszewskim w ramach tej rozmowy. Czym zajmuje się organizacja? Co Pan tam robi? Co robi dla Pana? Organizacja, ja nie jestem aktywnym członkiem tej organizacji, ja z nią tylko sympatyzuję. Nie jestem aktywnym członkiem tej organizacji. Na przykład ostatnio włączyłem się w akcję zbierania 1% dla niej. To jest organizacja, która, ale bardzo wielu moich bliskich przyjaciół oraz moja rodzina aktywnie działa w tej organizacji. Ta organizacja, także znam jej członków i członkinie. Ta organizacja, jej głównym celem jest walka o wprowadzenie równości małżeńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Staszewski działa w niej. To jest między innymi związane z filmem dokumentalnym, którego był reżyserem, którego jest reżyserem. Artykuł 18. Przy okazji powstawania tego filmu ja bliżej poznałem również pokrzywdzonego. Także ten film, być może sądowi znany, ma takie samo zadanie. No, pokazuje, jak pary osób tej samej płci, często z dziećmi, muszą sobie radzić z wykluczeniem w naszym kraju. Jak w związku z tym... A to odbiega pan trochę od siebie, no tak. Prawda? Skupiła się na filmie. Tak. O cele organizacji, to powiedziałem, działalność pana Staszewskiego. Pan Staszewski w związku z tym jest znany jako osoba działająca, jako aktywista działający. Jest znany jako aktywista działający. Na rzecz walki z wykluczeniem osób LGBT+. A to wykluczenie między innymi ma się zakończyć przez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które by nadały tej mniejszości prawa równe dla innych obywateli i obywatelek. I takie też miał, takie cele ma każdy Marsz Równości, ale takie cele miał też Marsz Równości w Lublinie. Takie cele ma każdy Marsz Równości. I miał je też Marsz Równości, tak? To zresztą nazwa tego zgromadzenia pokazuje równość dla wszystkich. Bez względu na płeć, stan pełnosprawności.
pełnosprawność lub nie, rasę, religię, czy jej brak, oraz orientację seksualną. Myślę, że na pewno ta pierwsza karta z Dziennika Wschodniego jest graficznie znana. Nie potrafię znowu powiedzieć, kiedy czytałem, ale... Ta pierwsza karta z Dziennika Wschodniego jest mi graficznie znana, ale nie potrafię powiedzieć, tak jak w którym momencie dokładnie przeczytałem. W którym momencie? I myślę, że z Wyborczej też, jak mówię, w tamtym czasie dużo... Myślę, że drugi artykuł z Wyborczej też, ale... Ale nie jestem tak bardzo pewien. W tamtym czasie... Ale nie jestem tak bardzo tego pewien. Ja w tym okresie od końca września do początku listopada dość uważnie śledziłem doniesienia medialne, prasowe. I medialne związane z marszem. Byłem na marszu. To było bardzo ciężkie doświadczenie. I byłem też zainteresowany, jaki jest odbiór tego zdarzenia w Lublinie. Wyjaśniam, dlaczego prawdopodobnie widziałem, zwłaszcza Dziennik Wschodni, bo normalnie nie czytam Dziennika Wschodniego, ale chciałem też zobaczyć, jak lokalne media opisują, a nie tylko takie ogólnopolskie. Czytałem też komentarze pod tymi artykułami, pod tymi materiałami prasowymi. Bartosza Staszewskiego. Oczywiście nie samego, Bartosz tego nie zrobił sam, tylko z ekipą, no ale... Moim zdaniem. Nie wyłącznie, ale przede wszystkim. Nie wyłącznie.
jednym zdaniem, gdyby pan stwierdził, że z ekipą pracował? No, takich rzeczy nie robi się samodzielnie. Bartosz Staszewski w związku z tym pracował z przyjaciółmi, z osobami, tych akurat nie znam, ale on był twarzą i nazwiskiem tego przedsięwzięcia. Twarzą i nazwiskiem, Wysoki Sądzie. Tego przedsięwzięcia. Tak. Tym bardziej było to widoczne, Wysoki Sądzie, kiedy prezydent miasta Lublina marszu zakazał i to właśnie Bartosz Staszewski występował, reprezentowany przez adwokatkę Annę Mazurczak. O uchylenie tego zakazu. Więc już wtedy to była wiedza absolutnie powszechna, że marsz... No, to jest, za pozwoleniem Wysokiego Sądu, absurd. Nie da się promować homoseksualizmu. Określenie PiS promujący homoseksualizm, to może w sumie napisać, promujący homoseksualizm jest według mnie absurdem. Tak. Tak samo jak nie daj. Tak samo jak. Nie daje się promować. Nie daje się promować. Heteroseksualnej orientacji seksualnej. Orientacji heteroseksualnej. Nie da się przekonać kogoś do tego, żeby został homoseksualistą, czy osobą homoseksualną. Nie da się przekonać kogoś, żeby został osobą homoseksualną. Proszę. W tym kontekście chciałem zapytać co do późniejszego wydarzenia. Czy na Marsz Równości zaobserwował pan jakieś zachowania seksualne? Pro jakieś zachowania homoseksualne lub heteroseksualne, jakiegoś rodzaju akty. Pan uczestniczył w tym marszu? Tak, uczestniczyłem, Wysoki Sądzie. Uczestniczyłem w Marszu Równości w Lublinie. Myślę, że jeżeli odwołamy się do powszechnej definicji słowa zachowania seksualne, to znaczy... Zdecydowanie nie. Pan nie byłem świadkiem takich zachowań w trakcie tego marszu. Mhm. Czy jakiekolwiek stroje prowokacyjne, prowokujące pan zaobserwował, związane ze sferą seksualną? Nie, Wysoki Sądzie. Nie, jedyną osobą... Jedyną osobą, czy właściwie może nawet dwoma osobami, ale jedną dokładnie pamiętam, która obnażała się na tym marszu, to był akurat zwolennik przeciwników. Tak. Wykrzykujący o Belgii.
a przyodziany bardzo kusą. Druga też była, druga była po prostu w samych spodenkach, natomiast ten jeden zapadł mi bardzo w pamięć. To się działo w Wyspie Wysokiego Sądu, tu chyba pod sądem, niedaleko, tak jeśli dobrze pamiętam okoliczności. Było to niedaleko tego sądu. A mam zdjęcie, jeśli sąd życzy. To jest obelga. Sformułowanie, cudzysłów, promujący pedofilię, to według mnie obelga. Mająca na celu. Poniżenie. Oczernienie. Organizatorów, ale też uczestników tego marszu. I tak jak już to powiedziałem w słowie wstępnym, starająca się, zrównująca homoseksualizm z pedofilią, co urąga badaniom, prawdzie naukowej, i znowu ma na celu oczernienie i zohydzenie mniejszości w oczach współobywateli. Wszyscy uważamy pedofilię za coś nagannego. Tak? Więc wszyscy uważamy pedofilię za coś nagannego. Nie tylko w wymiarze karnym, w wymiarze każdym, w wymiarze etycznym, społecznym. W związku z tym, jeśli utożsamiamy jakąś grupę, przypisujemy jej tego typu zachowania, a tak ten wpis czytam, no to chcemy ją zachylić. Żona może intencja i odbiór tej intencji powinien być inny, może podjęcie pedofilia. Oskarżony nie rozumiał wcale czynów zakazanych, ale jak to utrzymuje publicznie, może słowa pedofilia, żeby odnieść się do aktów seksualnych z osobami między 15 a 18 rokiem życia, a zatem niepełnoletnimi, a zatem spełnić by to miało definicję obcowania w rozumieniu pedofilii. Czy pan tak rozumie? Wysoki sądzie, ani znaczenie wedle mojej wiedzy słownikowe terminu pedofilia, ani znaczenie, jakie temu terminowi nadaje język prawa karnego, nie pozwalają na takie zrozumienie tego wpisu. Tak, że pedofilia to są czyny seksualne z osobami. Że pedofilia to są czyny seksualne z osobami, tak? Po osiągnięciu wieku zgody. Wśród osób
organizacji homoseksualnej przestępstwo pedofilii. Ja nie chciałbym jednak zawłaszczać sobie autorytetu naukowego w dziedzinach, w których tym autorytetem z wykształcenia nie jestem. Ja jestem, proszę Wysokiego Sądu, historykiem prawa. Ale znam podstawy metodologii badawczych. Czytam, interesuję się tym tematem i żadne ze znanych mi badań, w tym na przykład takie bardzo duże badanie, olbrzymie badanie zakończone całkiem niedawno, Rodziny z wyboru, nie pozwalają na tego typu stwierdzenia. Dlatego też wcześniej już powiedziałem, że ten wpis wedle mojego zdania urąga wiedzy naukowej. Jeszcze jedno pytanie, które by pana przedstawiciel pana nie odpowiedział, ale chciałbym, żeby to jasno zabrzmiało. Czy w pana ocenie rozpowszechnienie tezy o rzekomym związku orientacji seksualnej człowieka z przestępstwem pedofilii w tym przypadku narażało, czy zintensyfikowało niechęć społeczną do środowiska LGBT osób działających w przyszłości? Proszę Wysokiego Sądu, powiedziałem o tym już wstępnie. Dla mnie ta wypowiedź jest również dlatego tak naganna, że jest jedną z kilku wypowiedzi, nastu, a ostatnio nawet 10, kiedy próbuje się przypisać społeczności osób nieheteronormatywnych cechy przestępcze, wskazać, że są jakimiś predatorami czyhającymi na niewinność dzieci. Zresztą, proszę Wysokiego Sądu, moja tu obecność jest dla mnie bardzo ciężkim też przeżyciem psychicznym i manifesty, które za moimi plecami są, dokładnie to pokazują. I to jest... Tak, tak, proszę Wysokiego. To jest dla mnie psychicznie ciężka sytuacja. I muszę się konfrontować z tego typu nieprawdziwymi zarzutami, które są mi podstawiane pod oczym. Jeszcze raz, proszę Wysokiego Sądu, takie działanie ma na celu tylko zohydzenie tych osób, i jak najdalsze odsunięcie momentu, kiedy będą się mogły cieszyć w naszym kraju poszanowaniem, tak ze strony społeczeństwa, jak i prawa. Ja wiem, Wysoki Sądzie, że to jest sprawa, w której pokrzywdzonym jest Bartosz Staszewski, a oskarżonym pan Tomasz Pitucha. Ale proszę sobie wyobrazić, co ceniony nauczyciel akademicki bezgranicznie poświęcający się swojej pracy może czuć, kiedy zewsząd jest atakowany
takimi obelgami. Staram się podchodzić do niej sine ira et studio. Nie emocjonalnie. Bo wydaje mi się, że to jest coś poza wszelką dyskusją, że w demokratycznym państwie prawa jesteśmy razem, wspólnie, dla siebie. I nie wyklucza się nikogo. I to nie ma w związku nic tą czy inną cechą, którą ja mogę mieć. Ale sąd być może wie, że sam próbuję, tak jak poszkodowany, starać się reagować na podobne wypowiedzi. Przekonany, że tylko tak możemy starać się wychować społeczeństwo. W Wysoki Sądzie to chyba było oczywiste, że mówiłem o sobie. Słucham? Wysoki Sądzie to chyba było oczywiste, że mówiłem o sobie. Mam. I teraz zapytam jeszcze świadka o to, czy wśród znajomych albo obserwowanych osób miał w dacie wpisu pana Tomasza Pitucha. Nie, nie miałem ani... W dacie wpisu nie miałem wśród osób znajomych ani obserwowanych pana Tomasza Pitucha. Ale to było pytanie. To było pytanie trzecie. Proszę pana, na pytanie pełnomocnika pokrzywdzonego opowiadał pan o celach jakiejś organizacji. Gdyby pan mógł bliżej przybliżyć, co to za organizacja, jak ona się nazywa? Proszę Wysokiego Sądu, mówiłem o tym we wcześniejszej wypowiedzi, to jest organizacja Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Powiedziałem, jakie ma cele. Nie wiem, czy mam powtórzyć. Proszę pana, powiedział pan, że nie można promować orientacji homoseksualnej albo heteroseksualnej. Stąd pytanie, czy można promować pedofilię? W kontekście tego pytania. Wysoki Sądzie, pedofilia jest przestępstwem, nie jest orientacją seksualną. Proszę pana, pytanie jest takie, czy można to promować, czy nie? Niech pan odpowie na to pytanie, zgodnie z własnym jakimś przekonaniem, tak, czy wiedzą? Prawdopodobnie tak jak można zachęcać do kradzieży, do zabójstwa, do nienawiści. Proszę
wyjaśnił, zeznał, że pana Bartosza Staszewskiego pan zna poprzez właśnie m.in. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Wspomniał pan też, że jest pan aktywnym członkiem. A czy w ogóle pan jest członkiem tego stowarzyszenia? Wysoki sądzie, pan profesor chyba nie usłyszał, co ja mówiłem, że nie jestem członkiem. Brał pan udział w Marszu Równości, tym lubelskim, a czy w czyim dokładnie interesie został ten marsz w Lublinie zorganizowany? W czyim interesie dokładnie? Ja myślę, że jakiś środowisk? Wysoki sądzie, myślę, że Lublina, naszego kraju. Marsz Równości został zorganizowany w interesie Lublina, przecinek, ja tak myślę. Jeśli mogę uzupełnić tę wypowiedź. Myślę, że dobrą ilustracją tego, co powiedziałem, jest taki wpis internetowy. Ktoś wchodzi, wychodzi, bo system otwarte. Wychodzi. To proszę. Myślę, że... Myślę, że dobrą ilustracją tego, co powiedziałem, że to jest marsz dla Lublina, dla Polski, jest taki wpis, który przeczytałem jakiegoś internauty czy internautki, nie pamiętam, właśnie chyba pod artykułem w Kurierze Wschodnim. Który przeczytałem pod artykułem, chyba w Kurierze Wschodnim. Tam było napisane, to już było po marszu, tam było napisane przed, tak mniej więcej, przed tym marszem byłem przeciwny temu zbiegowisku, jakoś tak było pogardliwie, ale nie hardkorowo. Że wpisujący, autor wpisu czy autorka... Tak napisane, że autor wpisu... To był chyba mężczyzna. Że autor wpisu przed tym marszem był mu przeciwny. I tak delikatnie, pogardliwie, ale bez przesady. A po marszu zrozumiał, że było to radosne wydarzenie pokazujące radosnych, kolorowych ludzi, któremu naprzeciw stanęła tłuszcza z kamieniami, petardami i obelgami. Ja cieszę się, dlatego wpisu warto było zrobić ten marsz. Świadka, czy Marsz Równości, ten w Lublinie, ale też inne, są organizowane w interesie środowiska LGBT+, jak pan dodał też w swoich wcześniejszych wyjaśnieniach? Wysoki sądzie, w swoim wcześniejszym, przed chwilą wypowiedzi i tym, co mówiłem do tej pory, jak sama zresztą nazwa wskazuje, Marsze Równości organizowane są w interesie wszystkich nas, całej naszej wspólnoty obywatelskiej. Precyzyjnie odpowiedzieć. W interesie środowiska tutaj LGBT+. Tak czy nie? Również w interesie LGBT+, ale były też na Marszu Równości osoby niepełnosprawne, kobiety, rodzice z dziećmi. Również w interesie LGBT, ale na marszu były też obecne osoby niepełnosprawne. Rodziny z dziećmi. To było niesamowite, Wysoki Sądzie, kiedy tam była taka starsza pani ze swoim synem na wózku, pełnoletnim synem, myślę, że bardzo niepełnosprawnym. I że ona się nie bała tych kamieni, tych petard, tych obelg. I któraś, chyba moja siostra, podeszła do niej i zapytała, czy ona się nie boi? A ona powiedziała, a co mogę? Co oni mogą mi zrobić? My musimy być równi. Co oni mogą mi zrobić? My musimy być równi. Proszę pytanie. Proszę świadka, niech świadek wyjaśnił,
LGBT+. To są te osoby skupione w tym środowisku LGBT+. Wysoki sądzie, nie rozumiem pytania. Nie spotkał się z pan z takim pojęciem LGBT+, albo LGBT bez plusa? Pani chodzi o nazwę, tylko o pytanie, tak? To... Znaczy, no właśnie... Co łączy? Napiszmy tak, na pytanie, na pytanie. Jest to. Co łączy osoby z LGBT, tak? Plus. Co łączy osoby, tak? Tak, skupione na środowisku LGBT plus. Świadek odpowiada. Świadek odpowiada. Pan może tak odpowiedzieć, że pan nie rozumie. Odpowiedź może być. Chwileczkę. Odpowiada. Nie rozumiem pytania. Coś pan chce jednak na to pytanie? Jeżeli pan mecenas chciałby, żebym mu wyjaśnił, co oznaczają te litery. Nie, to chyba nie o to chodzi. To oczywiście mogę to zrobić, ale... Co łączy osoby skupione w tej organizacji? No chyba takie pytanie... Być może najbliższym synonimem będzie nieheteronormatywność. Być może najlepszym, ale niedokładnym synonimem będzie nieheteronormatywność, ale proszę zauważyć... Nieheteronormatywność. Ale tak naprawdę to nie jest dobry odpowiednik, bo proszę zauważyć, że osoby ze społeczności transseksualnej, które zwykle razem się, to jest ta literka T, mogą mieć orientację heteroseksualną. Także... Nawet często tak jest. Także być może panu mecenasowi chodzi o cel działania. No celem działania jest walka z wykluczeniem. Jeśli chodzi o cel działania, który łączy te osoby, to jest walka z wykluczeniem. Pan tak rozumie to, tak? Czyli osoby niepełnosprawne też tutaj są skupione na środowisku LGBT? Są, Wysoki sądzie, jestem trochę zażenowany tym pytaniem, dlatego że to jest, no, to tak trochę wygląda, jakby pan mecenas nie wiedział, co to jest intersekcjonarność. Są osoby niepełnosprawne, które są jednocześnie osobami o orientacji nieheteronormatywnej. Są osoby z mniejszości narodowych, które są osobami o orientacji heteroseksualnej, nieheteroseksualnej. Czy marsze równości są manifestacją poglądów, idei określonych tutaj osób, określonej grupy osób? Wysoki sądzie, powtórzę z wielką mocą, co powiedziałem wcześniej. Marsz równości jest marszem równości. Chodzi o w nim o równość. Różność różnych osób, które z różnych względów... Marsz równości jest marszem równości. Chodzi o równość. Wobec społeczeństwa, wobec prawa, wobec państwa. Które z różnych przyczyn mogą być w mniejszości, a zatem być podatne na wykluczenie. Albo dyskryminację. To jest taka dość oczywista... Dobrze, odnośnie pytania. Czy pan jeszcze doda? Równość również oznacza równość dla niepełnosprawnych i dlatego oni biorą udział w Marszu Równości. Oznacza równość dla mniej... Równość...
Równość dla mniejszości narodowych czy etnicznych, dla uchodźców. Czy marsze równości są jednym z wykorzystywanych przez działaczy związanych ze środowiskiem LGBT środków, które mają wpłynąć na zmianę aktualnych stosunków społecznych i ocen moralnych? Jak pan uważa? Jeżeli to pytanie znaczy, czy mają prowadzić do zaprzestania dyskryminacji i wykluczenia, to tak. To znaczy? No. Czy panią, no to nie. Może pani wyjść, jeżeli pani jest wyruszna, żeby pan się słabo nie zrobił. No może nie. To jeszcze raz poprosimy, dobrze? Ja powtórzę jeszcze raz pytanie. Właśnie pytanie. Czy marsze równości są jednym z wykorzystywanych przez działaczy związanych ze środowiskiem LGBT środków, które mają wpłynąć na zmianę aktualnych stosunków społecznych i ocen moralnych? Jeśli przez to rozumiemy zaprzestanie wykluczenia i dyskryminacji, to tak. No to musimy tak nawet na początek też, tak jakby, jeśli przez. Czy marsze równości są jednym z wykorzystywanych przez działaczy związanych ze środowiskiem LGBT środków, które mają wpłynąć na zmianę? Stwierdzenie, że marsze równości są jednym z wykorzystywanych przez działaczy związanych ze środowiskiem LGBT środków, które mają wpłynąć na zmianę aktualnych stosunków społecznych i ocen moralnych. No, jeśli tak rozumiem, to tak. Zdanie mamy tak. Jeżeli przez stwierdzenie, że marsze równości są jednym z wykorzystywanych przez działaczy związanych z środowiskiem LGBT środków, które mają wpłynąć na zmiany aktualne w sensie społecznych i ocen moralnych. Jeżeli możemy je zrozumieć jako walkę z dyskryminacją i wykluczeniem. Jako walkę. To tak. Proszę bardzo. A doprecyzuję to pytanie. Czy marsze równości promują ideologię wolności seksualnej? Ja bym chciał, żeby Wysoki Sąd albo pan mecenas doprecyzowali pojęcie wolności seksualnej. Bo czy wolnością seksualną jest na przykład prawo do powiedzenia nie gwałcicielowi? I chciałbym, żeby to się znalazło w protokole. Piszemy tak. Na pytanie. Może pan powtórzyć? Chciałbym prosić. Najpierw pytanie, dobrze zapiszę. Czy marsze równości promują ideę wolności w sferze seksualnej? Ideę wolności. Że chciałby prosić o doprecyzowanie pojęcia wolności seksualnej przez Wysoki Sąd lub stronę, bo czy na przykład wolnością seksualną jest prawo do powiedzenia nie gwałcicielowi? Czy wyrazem wolności seksualnej? Proszę świadka, czy w Polsce dokonała się rewolucja seksualna? Tak zwana rewolucja seksualna. To jest już kolejne pytanie. To jest kolejne pytanie. A chodzi jeszcze o to poprzednie, bo świadek na to nie odpowiedział. Bo nie rozumiał. To może na tym powstanie. Aha.
czy zdaniem świadka w Polsce dokonała się rewolucja seksualna? Znowu chciałbym prosić o doprecyzowanie pytania, wysoki sędzio. Dokonać, rewolucja seksualna. Każde z tych wyrażeń jest bardzo specyficzne i nie wiem, czy pan dokonanie, tak, perfektum od słowa... O doprecyzowanie sformułowania dokonała się rewolucja seksualna. Bo naprawdę trudno zrozumieć, czy pan mecenas pyta mnie o... dane ocenę socjologiczną, kulturoznawczą. Trudno zrozumieć. Pan mecenas pyta mnie o ocenę. Jaką? Socjologiczną, antropologiczną, kulturoznawczą. Może prawną? Pan mecenas. Uczestniczył pan w Marszu Równości w Lublinie. Pan stwierdził, że uczestniczyły w tym marszu dzieci z rodzicami, z matką. A czy uczestniczyły w tym marszu dzieci, osoby niepełnoletnie bez rodziców? Pan zaobserwował. Zaobserwował pan takie osoby? A więc dzieci uczestniczące bez rodziców? Wedle mojej najlepszej wiedzy, wysoki sądzie, czy obserwacji, nie. Według mojej wiedzy lub obserwacji, w Marszu Równości w Lublinie uczestniczyły osoby. Tam było pytanie o osoby... Czy uczestniczyły bez opieki rodziców, rozumiem, dzieci? Moim zdaniem nie. Że z rodzicami były dzieci. Chodziło o osoby niepełnoletnie, tak? Bez rodziców. Bez rodziców, tak. Czy pan zaobserwował takie osoby? Wydaje mi się, że nie. Osoby niepełnoletnie, bez rodziców. Mhm. Proszę bardzo. I znowu jakby termin niepełnoletni jest terminem nieostrym, wysoki sądzie. Tak, a pan jak rozumie niepełnoletni? To może być od 0 do 18 w rozumieniu prawa cywilnego, w rozumieniu prawa karnego od 0 do 15, w rozumieniu... prawa rzymskiego od 0 do 12. No. Panu chodzi o jakie osoby? Niepełnoletnie do 18. Mhm. Proszę. Nie wiem, ale to nie potrafię odpowiedzieć na pytanie od 0 do 18. To jest zbyt szeroki zakres wypowiedzi, a poza tym nie umiem ocenić na widok, ile kto ma lat. Nie, przedstawiłem sobie przed oczami osoby dzieci, tak? Mniej więcej minus 15, ale nie wiem, no. Pierwsze zdanie mojej wypowiedzi dotyczyło dzieci. Czyli dzieci to są osoby według pana. No takie, które zwykle powinny się pojawiać w przestrzeni publicznej z rodzicami. Czyli bo pan tak chce, żeby wszystko. Nie mam dzieci, wysoki sądzie, nie wiem. No, ale o jakie osoby? Do 12, 13 roku życia, 15. Jeśli pan używa takiego zdania dzieci, więc. Myślę, że do wieku licealnego przynajmniej. Do 15 lat? Tak, jeżeli teraz się liceum zaczyna w wieku lat 15, to tak. Dotyczyła dzieci. Dzieci to w mojej ocenie osoby do wieku licealnego. Proszę świadka, czy obcowanie płciowe osoby pełnoletniej
dziećmi powyżej 15 lat, a poniżej 18 roku życia jest właściwe. Proszę Wysokiego Sądu, ja prosiłbym, żeby nie zadawać tego pytania, bo pan mecenas doskonale wie, że to pytanie jest pytaniem na gruncie prawa karnego i prawo karne dokładnie odpowiada na to pytanie. Wedle mojej wiedzy, a jestem doktorem habilitowanym prawa, odsyłam do kodeksu postępowania, do kodeksu prawa karnego. Odsyłam do kodeksu karnego, oczywiście poza przypadkami nadużycia stosunku zależności i tak dalej, ale tutaj znowu kodeks karny nam doskonale... To jest pan odpowiedź, tak? Pan mecenas chyba zna kodeks karny, tak. To jest moja odpowiedź, ale pan chyba troszkę mnie zdenerwował. Prawo do zadawania pytań mają wszystkie strony i te pytania są różne, w zależności od tego, po której stronie pełnomocnik występuje, więc... Jeżeli pan jest świadkiem, to ma pan obowiązek odpowiadać na wszystkie pytania. Rozumiem, Wysoki Sądzie, przepraszam. Pytania, które nie dotyczą sprawy, pytania nieistotne, sugerujące, sąd uchyla, jeżeli uzna, że nie dotyczą sprawy. Na inne należy odpowiedzieć. Dobrze, Wysoki Sądzie. Proszę bardzo. Proszę świadka, czy oznacza to, że... Proszę świadka, czy oznacza to, że obowiązuje jedynie zasada, co nie jest zakazane prawem karnym, jest dozwolone? Tutaj w związku z tutaj obcowaniem płciowym dziećmi powyżej 15 lat. To pan stwierdził, że poniżej jest zakazane prawem karnym. I czy w związku z tym obowiązuje jedynie zasada, że co nie jest zakazane prawem karnym, jest dozwolone? Wysoki Sądzie, jesteśmy w demokratycznym państwie prawa, którego naczelną zasadą jest... W każdej sferze życia. Związanie przez ustawę. Czyli czyny zakazane to są tylko te, których ustawa zakazuje. I tak też jest system uznaje za niewłaściwy. Nullum crimen sine lege. I to jest moja odpowiedź. To jest moja odpowiedź na pytanie. To jest moja odpowiedź na pytanie. Czy będziemy fizyku? Czy to, co nie jest zakazane przez prawo karne, jest dozwolone, tak? Tak. W kontekście obserwowania płciowego z dziećmi powyżej 15 roku życia, a poniżej 18. Ma pan jeszcze jakieś pytanie? Tak, czy w związku z tym obcowanie płciowe z dzieckiem przez osoby dorosłe i z dzieckiem powyżej 15 roku życia, a poniżej 18 roku życia może wywołać skutki negatywne na przykład w sferze psychicznej dziecka? Sąd uchyla to pytanie, bo nie istotne dla przyjęcia. Sąd na podstawie artykułu 171 paragraf 6 KPS. Mhm. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Uchylić pytanie obrońcy. Proszę pytanie powtórzyć. Czy może pan powtórzyć pytanie? Czy w związku z tym... Czy obcowanie chyba z dziećmi tak. powyżej 15, a przed ukończeniem może wywołać... Skutki negatywne u dziecka. Dla dziecka. Na przykład w sferze psychicznej dziecka. Na przykład pytanie obrońcy z dziećmi może wywołać skutki negatywne w sferze psychicznej dziecka. Proszę. Proszę świadka, czy cele Marszu Równości mogą być w odbiorze społecznym?
inne niż te oficjalnie prezentowane przez organizatorów marszu. Czy... Nie rozumiem pytania. Czy skutki Marszu Równości, cele mogą być w odbiorze społecznym inne niż te, które oficjalnie prezentują organizatorzy w odbiorze społecznym? Bo jedno, że organizatorzy oczywiście w marszu prezentowali własne, takie oficjalne cele, które były promowane, a czy odbiór społeczny mógł być inny w Marszu Równości? Proszę Wysokiego Sądu, chyba mówiłem już kilka razy, że jakie cele Marszu Równości, jego organizatorów i organizatorek znam. Nie wydaje mi się, żeby był tam jakaś ukryta agenda albo protokoły mędrców Syjonu pod spodem. Nie znam innych celów. W związku z tym nie mogę odpowiedzieć inaczej niż to pytanie, niż wcześniej już powiedziałem. Marszu Równości. To pytanie chyba było takie, czy odbiór społeczny. Tak, odbiór społeczny. Odbiór społeczny, czy może być inny? Dziękuję za to precyzowanie. Myślę, że w taki sposób potrafię odpowiedzieć. Myślę, że tak, za przyczyną wpisu. To znaczy, że mógł być inny, tak? Mógł być inny, ale... Za przyczyną takich fałszywych oskarżeń, jak wpis oskarżonego. W cudzysłowie, Wysoki Sąd. W związku z odbywaniem się Marszy Równości i propagowaniem tam idei, środowiska, w szczególności LGBT, mogą wiązać się negatywne skutki społeczne, na przykład wpływ na rodzinę, małżeństwo, psychikę dzieci? Mogę powtórzyć. Nie, zrozumiałem pytanie, tylko że ono jest bardzo obszerne. I w dodatku jest pytaniem ocennym. Pana ocenie, chodzi o pana ocenę. Nie, wydaje mi się, że te skutki mogą być wyłącznie pozytywne. Wydaje mi się, że skutki marszu, tak? Tak, marszu i idei tam głoszonych. Że skutki marszu i idei tam głoszonych, jeśli chodzi o wpływ na rodzinę, tak? Mogą wiązać się... Na rodzinę, ale tam było rodzinę, dzieci chyba, tak? Tak, mogą wiązać się negatywne skutki społeczne, na przykład wpływ na rodzinę, myślę, małżeństwo, psychikę dzieci. Mogą być... Tylko pozytywne, tak? Czy sąd zezwoli, żebym rozwinął, bo to tak zabrzmiało, jakbym nie wiedział, bo może wypada powiedzieć, co uważam za słowo pozytywne, bo być może... Podam przykład bardzo prosty, taki, który może obejmie przynajmniej dwa elementy pytania strony. Dzieci i rodzinę, psychikę dzieci. Proszę sobie wyobrazić dziecko o orientacji homoseksualnej, która żyje w homofobicznej rodzinie. Być może takie wydarzenia jak Marsze Równości, pokazania tym młodym ludziom, że nie są sami, że nie są gorsi, że nie są pedofilami, albo potencjalnymi pedofilami. Tak, czy nie są gorsi, że nie są pedofilami, albo potencjalnymi pedofilami. Uchroni to dziecko przed depresją,
myślami i próbami samobójczymi. Mamy jeszcze jakieś pytanie? Już kończę, ale jeszcze. Proszę. Być może jego rodzice zrozumieją, że jest warte kochanie tak jak każde inne dziecko. I że ten ideał wideolizowany miłości rodzinnej będzie jej również obejmował. Także w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, wkluczających, a nie wykluczających. Kościół katolicki w filmie Klerk, do którego tutaj odnosi się wpis pana oskarżonego. W jakim świetle został ukazany Kościół katolicki w filmie Klerk? Nie zapytał mnie pan mecenas, czy byłem na filmie Klerk. Widział pan? Tak, widziałem, ale może warto by było, żebym... Wysoki Sądzie, nie wiem, czy chodzi o moje artystyczne odczucia, czy moją recenzję filmową. To jest film do głębi poruszający. No właśnie, tak? do pytania o panu. Ukazany kościół ukazany. W jakim świetle? Ale pana, teraz ma być pana opinia, nie wiem. To jest film, Wysoki Sądzie, jak starotestamentowi prorocy, bez happy endu. To jest film o rozpaczy, to jest film o Szeolu. Panie mecenasie, to jest film o Szeolu. O miejscu opuszczonym przez Boga. Ja byłem głęboko wzruszony tym filmem. Potrafi pan na pytanie obrazu odpowiedzieć? Jeszcze dla pozytywnym czy negatywnym? To nie jest film o Kościele katolickim. To nie jest. Dla mnie. To nie jest. Znam fantastycznych, cudownych kapłanów Kościoła katolickiego. Pan mnie pyta o ocenę, więc ja muszę odpowiedzieć i ją uzasadnić. Proszę mnie nie przerywać. Postaci przedstawione w tym filmie. Postaci przedstawione w tym filmie. Tak. Są głęboko rozdarte. Czy da się tak odpowiedzieć wprost? Nawet ksiądz pedofil. Bo pytanie jest dosyć proste i konkretne się wydaje, tak? Że Kościół jest ukazany w pozytywnym czy negatywnym świetle. Da się w taki prosty, jednoznaczny sposób. Nie umiem odpowiedzieć, Wysoki Sądzie, na to pytanie, tak jak prorocy testamentowi nie przedstawiali ludu Izraela w jednoznacznie pozytywnym lub negatywnym świetle. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie obrońcy, czy Kościół w tym filmie ukazany jest pozytywnym czy negatywnym świetle. Kiedy Izajasz smaga lud wybrany, to nie przedstawia go w pozytywnym świetle, a to nie znaczy, że chce go zniszczyć. Kiedy Amos... Chwileczkę. To odnośnie tego pytania. Jeszcze pytanie dodatkowe. Ja skończę to zdanie, Wysoki Sądzie. Ale to już nie dotyczy tego pytania w ogóle. Ja już dziękuję. Wysoki Sądzie, ostatnie pytanie z mojej strony. Jaki jest stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do czynów homoseksualnych i czynów seksualnych wobec dzieci, także powyżej 15 roku życia? Jeszcze raz. Jaki jest stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do czynów homoseksualnych i czynów seksualnych wobec dzieci? A do czego zmierza to pytanie? Wysoki Sądzie, sam świadek odniósł się do religii, do Kościoła katolickiego.
i to, że tutaj kluczowe jest pojęcie miłości. Tylko ja chciałem tu ukazać to, że tu trzeba rozdzielić pewne dwie kwestie, osoby i czyny. Ja chciałbym tutaj uzyskać odpowiedź dotyczącą stosunku Kościoła katolickiego do czynów, a więc czynów homoseksualnych, które są objęte aktem oskarżenia, i czynów pedofilskich. Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego? Wysoki sędzio, znowu świadek z Australii nie zapytała mnie, czy mam odpowiednią wiedzę na ten temat. No, być może nie jestem członkiem Kościoła katolickiego. No to trzeba powiedzieć, bo może pan nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Tak, odpowiedź też może być. Jeśli chodzi o stosunki seksualne z osobami niższego niż pełnoletni wiek, to odsyłam... Jeżeli chodzi o stosunki seksualne z osobami niższymi niż pełnoletni wiek, to odsyłam pana mecenasa do wieku zgody w kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II. To nie jest odpowiedź na to pytanie. No ale wysoki sądzie, no to tam przecież też są dzieci, tak? 14-16. Ja to sformułuję w formie odpowiedzi, ale nie do pana mecenasa, tylko do sądu. I sąd zwraca uwagę świadkowi po raz kolejny. Dobrze. Proszę odpowiedzieć tak, żeby to było sformułowane do sądu, żeby mogło być zapisane w protokole. To jest pana odpowiedź, ona może być, tylko nie do pana mecenasa. Wysoki sądzie, znowu zacznę od stosunków seksualnych z osobami niepełnoletnimi wedle, rozumiem, prawa cywilnego. Pan może, taka może być pana odpowiedź, jak no to niech pan to zdanie sformułuje. Wysoki sądzie, sformułuj. Pana mecenasa, tak, wysoki sądzie. Żeby to była pana odpowiedź. Jeśli chodzi o stosunki seksualne z osobami niepełnoletnimi w rozumieniu prawa świeckiego polskiego. To chciałbym zaznaczyć, że to kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z roku 1983. Z roku którego? 1983. Dopuszcza związki małżeńskie, a zatem seks z osobami poniżej 18 roku życia. Może być taka odpowiedź na to pytanie, czy coś jeszcze? Jeszcze mam czyny homoseksualne. Odnośnie czynów homoseksualnych, pan chciałby się wypowiedzieć? No, wysoki sądzie, nie chciałbym przekręcić, ale to wystarczy zacytować, to jest chyba kanon 2400, nie kanon, paragraf 2434 Katechizmu Kościoła Katolickiego, on się trochę zmieniał od redakcji za Jana Pawła II, generalnie nakazuje się zakaz dyskryminacji i szacunek jeśli dla osób. Mogę sprawdzić, ale tylko musimy zapisać coś. W Katechizmie Kościoła Katolickiego to jest 2400 z ogonkiem, o ile dobrze pamiętam. W Katechizmie Kościoła Katolickiego jest paragraf 2000, tak? Gdzieś cirka about. To jest oczywiście o szóstym przykazaniu. Paragraf dotyczący szóstego przykazania. W którym z jednej strony nakazuje się delikatność i niedyskryminację. To nie jest tak dokładnie ujęte, ale taki jest sens tego przepisu katechetycznego. A z drugiej zakłada się, że czyny homoseksualne są wewnętrznie nieuporządkowane. Tak samo zresztą, jak każdy seks pozamałżeński, hetero czy homoseksualny. To są zarządza, 15 minut przerwy. Sądzie, czy ja mogę? Będzie, oczywiście, po przerwie. 15 minut przerwy, jest godzina za 15:11 do 11:00. Za możliwość spotkania z panem tutaj na sali. Chciałbym zapytać,
ponieważ powiedział pan, że informacja o tym, że pan Bartosz Staszewski jest organizatorem marszu, była absolutnie informacją publiczną, ponieważ prezydent zakazał tego marszu, a pan Bartosz reprezentował później jakby sprzeciw wobec tego zakazu w sądzie, to chciałbym zapytać, czy wie pan, kiedy prezydent Żuk, w jakiej dacie zakazał tego marszu? Tak, Wysoki Sądzie, to znaczy to znowu to próbuję odtworzyć daty z pamięci, żeby się nie pomylić. Jeżeli pan pamięta, to proszę, jeżeli nie, to mniej więcej trzeba powiedzieć, jeżeli pan w ogóle nie pamięta, to też trzeba to zaznaczyć. Marsz odbył się 13 października, to była niedziela, tak? 13 października, niedziela? Sobota, tak, w sobotę 13 października, przepraszam. Czyli 12 była rozprawa przed Sądem Okręgowym. 12, 11, czwartek była przed Sądem Rejonowym, czyli wydaje mi się, że prezydent zakazał marszu albo we wtorek, albo w środę, ale ja w tej swojej... Tak, wydaje mi się, na początku, na zacznijmy zdanie, wydaje mi się, że prezydent zakazał marszu równości, podaj daty, potrafię powiedzieć, nie, że dzień tygodnia, a data. No to był albo 8, albo 9, albo 10. Albo 8, 9 października. 8 albo 9. Ja potrafię to ustawić w tygodniu, bo pamiętam. Tak? Tak, ale chcę powiedzieć, że wtedy się to stała informacja absolutnie publiczna, natomiast. Nie, 2018 roku pan jeszcze podawał dzień tygodnia, tak? Że to był jaki dzień? Wydaje mi się, że to był wtorek albo środa. Wydaje mi się, że był to wtorek lub środa. Czy wie pan, w jakiej dacie Bartosz Staszewski zaskarżył tą decyzję i reprezentował przed sądem swoją jakby osobę i środowisko? Kiedy zaskarżył, ale też kiedy sprawa w sądzie była, tylko kiedy zaskarżył? Tak. To znaczy, tego... tak? Czyli kiedy zaskarżył? Kiedy zaskarżył. Ma pan taką wiedzę? W jakim sądzie to jest... Pamiętam, kiedy były rozprawy, bo to było dla mnie istotniejsze. Pamiętam. Kiedy były rozprawy w sądzie na skutek zaskarżenia tej decyzji przez pokrzywdzonego. To musiała być środa, 12 mówiliśmy sobota, 11 piątek, 10 czwartek, czyli to pewnie była środa 9 października, tak mi się wydaje. Bo ja to też wiem, była taki artykuł. Ale jakiego miesiąca? Października oczywiście. Ale pan tu mówił, że 8 lub 9 pan prezydent zakazał marszu. A pytanie jest teraz, kiedy się pan... W takim razie doprecyzowuję tę poprzednią odpowiedź. Wiem, że w środę wieczorem 9... W środę wieczorem, czyli 8 października, ukazał się też taki artykuł w The Irish Times, gdzie była już mowa o tym, że marsz jest zakazany, w związku z tym, i że będzie zaskarżenie, więc wiem to z The Irish Times. Dobrze, to napiszemy. Chciałbym teraz doprecyzować. Czyli prezydent musiał też zakazać dzień wcześniej. Chciałbym teraz sprecyzować, że 8 pan się z prasy dowiedział, tak? 8? Tak. 8. Jeżeli 8 to środa, to tak. 8 października w środę dowiedziały się z prasy o zakazie zorganizowania marszu. I że będzie ta decyzja zaskarżona. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać, powiedział pan, że jest pan podobnie jak pan Staszewski. No... Proszę świadka, przepraszam, sprawdzałem kalendarz Wysoki Sądzie. To był poniedziałek był 8, czy to nie mógł być poniedziałek 8, to musiał być 9 poniedziałek zakaz, 10 października zaskarżenie. No to jest. Pan pamięta, że 8 października w poniedziałek zaczęto mówić o tym, że może zakazać. 8 października, nie tak, że 8 października, artykuł pan przeczytał, tak? Nie, 8 października dowiedziałem się, że może być zakaz. Nie pamiętam... Ale pan powiedział, że z prasy pan się dowiedział.
Nie, z prasy o tym, że 8, to był poniedziałek, dowiedziałem się, że może być zakazane, ale prezydent jeszcze wtedy nie chciał zakazać. 9, wydaje mi się, że zakazał, to był wtorek, środę było zaskarżenie. Dowiedziałem się, że prezydent może zakazać marszu. Tak. Wysoki Sądzie, dziękuję już jakby za uszczegółowianie tej odpowiedzi. Tylko napiszemy, żeby, bo pan musiał powiedzieć, że środa, więc teraz napiszemy, że był to poniedziałek, pan sprawdził sobie w kalendarzu. Tak. Był to poniedziałek. Mhm. Tyle wystarczy, tak? Tak. Dobrze. Czy przed moim wpisem na Facebooku wiedział pan o moim istnieniu i o jakby o tym, co je, że ja coś działam w przestrzeni publicznej? Dowiedziałem się, Wysoki Sądzie, o istnieniu oskarżonego wraz ze spisem na Facebooku i przy okazji też zainteresowałem się osobą oskarżonego. Dowiedziałem się. O istnieniu oskarżonego wraz z przeczytaniem jego wpisu na Facebooku, tak? Dobrze? Tak. Podobnie jak pan Bartosz Staszewski, ja również jestem osobą publiczną i no, działam w sferze publicznej. Dlaczego pan nie interesował się wcześniej przed popełnieniem, przed zdarzeniem moją osobą? Wysoki Sądzie, ja, moim ośrodkiem życia jest Warszawa. Moim ośrodkiem życia jest Warszawa. Jeśli chodzi o politykę lokalną, orientuję się dobrze w Warszawie. Jeśli chodzi o politykę lokalną, to orientuję się dobrze w Warszawie. Tak jak już odpowiadałem wcześniej na pytania stron, moje zainteresowanie wzmożone Lublinem związane było z... Moje zainteresowanie wzmożone Lublinem... Związane było z perypetiami związanymi z Marszem Równości. Związane było z perypetiami z Marszem Równości. I w tym samym czasie, ja już to wyjaśniałem w pierwszej części pytań, to była końcówka września, najprawdopodobniej. W samym czasie, w końcu września. Dowiedziałem się na pewno wcześniej o wypowiedzi wojewody Czarnka. Dowiedziałem się o wypowiedzi wojewody Czarnka. I o wpisie pana radnego Pituchy. I o wpisie pana radnego. No i wtedy, tak jak już wcześniej mówiłem, rozumiem, zainteresowałem się jeszcze bardziej i zacząłem czytać dookoła. Wtedy zainteresowałem się tymi osobami, tak? Tymi osobami, Lublinem bardziej. Zainteresowałem się tymi osobami. No myślę, że taka odpowiedź chyba satysfakcjonuje. Tak, dziękuję. Tak? Tymi osobami, przecinek Lublinem. W tym kontekście, bo w ogóle Lublin interesuje mnie z innych względów również. Oczywiście, chodziło o życie polityczne, prawda? Tak. Politykę lokalną, proszę bardzo. W jakich innych miastach poza Lublinem odbywają się Marsze Równości? Tak, w zeszłym roku odbyło się rekordowo wiele Marszy Równości. W zeszłym roku odbyło się rekordowo dużo Marszy Równości w Polsce. W Polsce, tak. One, to jest w ogóle polska specyfika, że to się nazywa Marsz Równości. W Polsce. Mhm. Gdzie jeszcze? Bo takie było pytanie. Z miejsc, które potrafię wymienić, z takich mniej typowych poza Warszawą i Krakowem, Poznaniem i Gdańskiem, gdzie są to imprezy tradycyjne. W Poznaniu, w Krakowie. To po raz pierwszy, wedle mojej wiedzy, we Wrocławiu również, marsz się odbył w Częstochowie. Właśnie w Lublinie. Chyba w Zielonej Górze. No jeszcze w innych miejscach, które... Ale ten marsz lubelski z oczywistych względów oraz marsz częstochowski z podobnych, tylko tam nie było próby zakazu, to była trochę inna sytuacja, ale była wypowiedź ministra Brudzińskiego dość okropna. No to te marsze stały się wiadomością z pierwszych stron gazet powszechnie znaną. A czy podobne marsze są organizowane poza Polską? Panu wiadomo. Powtórzę,
swoją wypowiedź poprzednią. Marsz Równości jest imprezą typowo polską. Chodzi o walczenie z wszelkimi wykluczeniami. To powiedziałem, Marsze Równości pojawiają się tylko w Polsce. Marsze Równości pojawiają się tylko w Polsce. Słyszałem też i czytałem określenie tych marszów inną nazwą, tęczowe marsze. Czy pan zna to określenie i dlaczego takie określenie funkcjonuje? To nie, to dobrze. To chyba nie jest nazwa oficjalna. Te imprezy zawsze są zgłaszane. Zna pan takie określenie? Tak, tak, tak. Znam określenie na Marsz Równości. Na Marsz Równości. Dlaczego są tak nazywane i co się za tym kryje? Tęcza, proszę Wysokiego Sądu, ma oczywiście bardzo, jest archetypem o bardzo wielu znaczeniach. W podstawowym znaczeniu jest znakiem przymierza. Jahwe Elohim po potopie, wedle legendy biblijnej, rozwiesił... Chyba nie musimy tak się mówić. No ale jak pytam, to ja wyjaśnię. Oznacza przymierze, oznacza włączenie. Może skąd jakoś... Jakąś konkluzję tego właśnie. Tęcza dzisiaj przyjmuje między innymi znaczenie jako symbol różnorodności i łączenia w różnorodności. Tęcza jest symbolem różnorodności i łączenia w różnorodności. Tak jak różne kolory tęczy się ze sobą na jej granicach zlewają, tak my, różni, ale równi, zlewamy się w jedno społeczeństwo. Zlewają się na granicy. Nie, że jest jeden kolor, tylko przechodzą płynnie. Granicy tak łączy się społeczeństwo. Tak, tak my różni, ale równi łączymy się w społeczeństwie. Odwołał się pan do źródła biblijnego w kontekście tęczy. Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, że Marsz Równości, Marsz Tęczowy, promuje przymierze Boga z ludźmi? Wysoki Sądzie, chciałbym poprosić o doprecyzowanie pytania, czy mam odpowiedzieć jako teolog, którym nie jestem, teolog jakiej religii? O cele marszu. Czy w celach marszu jest promocja religii chrześcijańskiej, przymierze Boga z ludźmi? Wysoki Sądzie, w tych marszach idą również przedstawiciele różnych religii. Również tacy, którzy deklarują się jako chrześcijanie. Różnych odłamów chrześcijaństwa. I nie wykluczam, że dla nich ta obecność ma również wymiar religijny. Mi chodzi o deklarowane cele marszu, publicznie deklarowane i przez pana Bartosza Staszewskiego, i nawiązywane było też w pana wypowiedzi do tych celów marszu. Między innymi oskarżenie dotyczy tego, że ja powiedziałem o marszu coś, czego ten marsz nie ma w swoich celach. Więc ja chciałbym zapytać, czy w celach marszu jest to o czym zapytałem, czyli promocja chrześcijaństwa i przymierza Boga z ludźmi. Czy jest to w oficjalnych celach marszu? Wysoki Sądzie, nie zmienię odpowiedzi na pytanie, które udzieliłem przed chwilą. Nie chodzi o też tak lub nie. Oficjalne, ogólne, publicznie wiadomo cele marszu, a nie cele subiektywne kogoś, kto tam idzie. Bo subiektywnym celem kogoś, kto tam idzie, równie dobrze może być, żeby zgwałcić jakiegoś uczestnika marszu również. Ja tego nie wiem i pan tego nie wie. Chodzi mi o cele obiektywne.
Nic mi nie wiadomo o religijnych celach marszu jako celach oficjalnych. Nic mi nie wiadomo, jako oficjalnych, tak? Tak? Tak, dziękuję. Przeczytałem w internecie, że tęczowa flaga jest flagą, symbolem, flagą, no i ze wszystkimi tego konsekwencjami środowiska LGBT. Czy zgadza się pan z tym? Jest to jeden z zaznaczeń tęczowego połączenia, o którym mówiłem wcześniej. Ale pytanie było inne. Czy jest jednym z symboli? Jest jednym z symboli, tak. Jest to jedno z zaznaczeń. Tak, dobrze, jest to jedno z... Tak, jest to jeden z symboli. Jest jeden z symboli środowiska LGBT. Plus. Czy marsz był organizowany, ten lubelski i te inne, o których pan mówił, przez środowiska LGBT? W takim sensie to jest znowu bardzo szczególne pytanie, gdzie należałoby zdefiniować termin środowisko. Tak? Pewnie w jakimś stopniu tak, aczkolwiek... Pewnie, no zapiszmy, bo to jest trzeci wątek. Pewnie w jakimś stopniu lubelski marsz równości był organizowany przez środowisko LGBT, ale... Ale to... Nie ma żadnej formalnej przynależności tego środowiska. Pytanie jest, co to jest środowisko, tak? Pytanie badawcze. Nie ma żadnej formalnej, tak? Formalnej przynależności. Tak. Z całą pewnością organizator marszu, pan Bartosz Staszewski. Identyfikuje się jako osoba, którą można by opisać tym skrótem LGBT+. Takie troszeczkę inne pytanie. Czy pan uważa, że marsze równości, marsze tęczowe można krytykować? Wysoki sądzie, w demokratycznym państwie prawa istnieje wolność wypowiedzi. W demokratycznym państwie prawa istnieje wolność wypowiedzi. Określona przepisami ustawy. Określona przepisami ustawy. Która w tym znaczy jest tak naprawdę współżycie społeczne i niedopuszczanie się przestępstw polegających na zniesławieniu i znieważeniu. Która przepisuje się w naszym kontekście polskim na zasady współżycia społecznego, a bardziej szczegółowo granica wolności wypowiedzi w polskim porządku prawa i w ogóle europejskim tak naprawdę, w przeciwieństwie do amerykańskiego, jest zakreślona znieważeniem i zniesławieniem drugiej osoby lub grupy, a także nawoływaniem do nienawiści. To prawo karne, oczywiście prawo cywilne przewiduje takie same granice w bardzo obszernym pojęciu ochrony dóbr osobistych. Czyli reasumując, oczywiście możemy krytykować. Możemy krytykować
każdą sytuację społeczną w naszym kraju, czy każde zdarzenie, o ile nie naruszamy prawa i dóbr osobistych drugiej osoby. I jeśli to robimy, to konsekwencją nadużycia wolności wypowiedzi jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za te słowa. Tak. Za te słowa. Czy znane są panu głosy oburzenia środowiska lubelskiego z tego powodu, że marsz został zorganizowany właśnie 13 października? Znane mi są głosy oburzenia środowiska lubelskiego i... Nie, to podpiszemy, dobrze, ten początek. Znane mi są głosy oburzenia środowiska lubelskiego, że marsz został zorganizowany. W ogóle. Zorganizowany w ogóle, a nie tylko 13 października. Wypowiedzi wojewody Czarnka pojawiła się również taka informacja, ale nie wiem, czy to jest środowisko lubelskie, czy tylko wojewoda Czarnek. Wypowiedzi wojewody Czarnka pojawiła się. Dodatkowa argumentacja. Że jest to dzień niewłaściwy, dodatkowo mówi wojewoda Czarnek, jest to niewłaściwe, bo to jest rocznica objawień fatimskich. Ale wydaje mi się, że jest to tylko dodatkowy, kolejny argument, który nie zmienia ogólnej argumentacji opartej na uprzedzeniach. W kontekście wrażenia czy odebrania mojej wypowiedzi jako obraźliwa, to ja chciałbym właśnie ten kontekst, czyli znaczy ten właśnie szczegół, który pan uznaje jako dodatkowy. Czy wie pan, dlaczego ten właśnie szczegół 13 października mógł być kwestionowany, czy budził oburzenie tutaj w środowisku? Proszę Wysokiego Sądu, w wypowiedzi oskarżonego, tej, którą się tutaj zajmujemy, nie pojawił się termin 13 października. Ale pytanie. No więc dlatego nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, w tym sensie, że to, o czym miałem tu... Nie wiadomo dlaczego, tak? Ten 13 października, tak? O co nie. Chodzi, tak? Przepraszam bardzo, że każdy mógłby to pytanie powtórzyć jeszcze. Tak, tak, powiedziałem, że w kontekście jakby tego, że moja wypowiedź została potraktowana jako obraźliwa, chciałbym zapytać, czy rozumie oskarżony, dlaczego był sprzeciw wobec organizowania tego wydarzenia właśnie 13 października? Czy pan wie, dlaczego? Wysoki Sądzie, ja wiem z ust wojewody Czarnka, że 13 października dodatkowo... Chodziło o to objawienia fatimskie. Objawienia fatimskie, natomiast z ust radnego Pituchy tego nie wiem. Ale nie było tego we wpisie na Facebooku. Ale czy ogólnie panu wiadomo, nie tylko z wypowiedzi oskarżonego? Z wypowiedzi wojewody Czarnka to wiem, tak. Chodzi o to objawienia fatimskie, tak? Tak. To jest to jedyna rzecz, która potrafię sobie skojarzyć z datą 13 października. Czy zgodzi się pan z moim przekonaniem, że organizacja tego marszu 13 października spowodowała gwałtowną reakcję i obrażenie uczuć religijnych społeczeństwa katolickiego w Lublinie? Czy zgodzi się pan z tym? Nie, Wysoki Sądzie. Znaczy nie wiadomo panu, czy pan się nie zgadza? Nie zgadzam się z tą wypowiedzią. Nie zgadzam się, że marsz równości w Lublinie, jaki tam był sformułowanie, obraził mnie. Obraził, tak? Nie było wyrazem obrażenia. Uczyli. Jeśli tak było, Wysoki... Uczucia religijne, pan
wierzących. Osób wierzących. Jeśli tak było, Wysoki Sądzie, to obrażenie uczuć religijnych w naszym systemie prawnym jest przestępstwem i osoby, które podwzięły wiadomość o takim przestępstwie, powinny im zawiadomić. Już pan tak szybko, teraz szybciej. Dobrze, przepraszam, Wysoki Sądzie. Jeśli tak było, to znaczy moja wypowiedź jest tym dodatkowo podyktowana, że jeżeli ktoś potraktował to jako naruszenie uczuć religijnych, to mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w polskim systemie prawnym i należałoby oczekiwać zgłoszenia. Jest to obowiązek każdego obywatela i każdej obywatelki, żeby taką, po podjęciu takiej informacji zgłosić to do prokuratury albo na policję. Nie jest mi wiadomo o takich zgłoszeniach. Pan dokonuje wpisów na Facebooku, mówił pan, że ma pan profil na Facebooku. Owszem, dokonuje. Dokonuje wpisów na Facebooku. Czy to są wpisy długie czy krótkie? Różne, Wysoki Sądzie. To pytanie, czy długie czy krótkie? Do stwierdzenia, to, przepraszam, wycofuję to pytanie. Proszę. To proszę kolejne. Pana, czy jakie są znane panu inne środowiska, znaczy inne środowiska poza LGBT, które organizowały ten marsz w Lublinie? Jeszcze raz proszę Wysokiego Sądu, mam wrażenie, że marsz był organizowany przez powołaną ad hoc organizację, która się nazywa Marsz Równości w Lublinie, więc trochę trudno by powiedzieć, że mamy do czynienia z różnymi... Marsz był zorganizowany przez powołaną ad hoc organizację Marsz Równości w Lublinie. Oni mają tam stronę internetową i wszystko. Więc znowu to jest pytanie o definicję środowiska, no bo jeśli... Dobrze, proszę kolejne pytanie. Wysoki Sądzie, chciałbym złożyć do akt kilka zdjęć, które są zdjęciami... W tym miejscu. Tylko proszę poczekać, dobrze, pan powie to, dobrze. W tym miejscu każdy składa do akt. I przekazać świadkowi, tak? W związku z pytaniem. Tylko tak, składa do akt. Jak to mamy nazwać? To są wydruki, tak? To są zdjęcia z wydruki. Marszów organizowanych. Wydruki zdjęć z marszów organizowanych. Gdzie? Przez LGBT w Berlinie i w Hamburgu. Tego typu marsze mają znaczenie dla opinii publicznej. Za chwilę, dobrze? Proszę pan mecenas się zapoznać. Chyba jest Ślin, to Dublin może być. Czy nie? Nie, to jest Berlin. Berlin, przepraszam, obcięłam się. Ale to... Pan Biłtowa podejdzie na chwilkę, dobrze? Tutaj są ponumerował. Może napiszemy z tyłu. To są z Berlin. Berlin. A to jest Berlin i Hamburg. To może napiszemy, tak, dobrze? Tutaj napiszemy. Berlin. Tutaj też Berlin, tak? Tutaj też Berlin. I tutaj Hamburg, tak? Dobrze. I teraz
pytanie, jakie w związku z tym doświadcza? Proszę bardzo. To są również marsze LGBT, które się odbywają w tej chwili w zachodniej Europie. Mhm. One mają swoją historię, odbywają się kilka lat przynajmniej, czy kilkanaście. I w tej chwili wyglądają tak, jak na tych zdjęciach. Czy pan uważa, że takie marsze, jak widzimy w Berlinie, mają mają negatywną opinię, negatywne znaczenie dla opinii publicznej? Od 1 do 4 są w Berlinie, te 3 są w Berlinie, to jest... Mają wpływ na opinię publiczną i czy mogą powodować demoralizację, w szczególności dzieci i młodzieży? Ale chodzi konkretnie o to, tak? Tak. Wysoki Sądzie, no ja rozumiem, że mam się odnieść do materiału dowodowego. Nie widzę na tych zdjęciach dzieci i młodzieży. Nie widzę na okazanych zdjęciach. Na okazanych nie zdjęciach dzieci i młodzieży. Ale pytanie było inne. Proszę jeszcze pytanie powtórzyć. Czy tego typu wydarzenia mogą mieć negatywny wpływ na opinię publiczną, w tym na demoralizację dzieci i młodzieży? To są dwa rozłączne pytania, Wysoki Sądzie. To proszę odpowiedzieć na pierwszą część pytania, a potem na drugą. Czy takie wydarzenia mogą mieć wpływ na opinię publiczną? Pewnie mogą. Takie wydarzenia, jak ukazane na zdjęciach, tak, bo odnosimy się do jak ukazane na zdjęciach, mogą mieć wpływ na opinię publiczną. A druga część pytania była... Tym bardziej istotne jest zatem pokazanie, że Marsz Równości to zupełnie co innego. I zwalczenia niedobrych stereotypów. To dotyczy każdej grupy społecznej, na przykład Kościoła katolickiego również. Co do demoralizacji, to zacznę od tego, od czego powiedziałem. Na przedstawionym materiale dowodowym nie widzę dzieci. Ale słuchamy odpowiedzi, bo pan zdał pytanie, nie odpowiedzi. Nie widzę tam dzieci i młodzieży. Rozumiem, że te zdjęcia dostępne są w internecie, tak jak dostępne są... No, jak państwo mną słuchać, to siadę, będzie odpowiadał. Jak nie widzę? Tak jak... Nie widzę na zdjęciach dzieci i młodzieży. Rozumiem, że jest to materiał dostępny w internecie. W internecie niestety dostępna jest bardzo dużo materiałów niewłaściwych. Jest tam dostępnych bardzo dużo niewłaściwych materiałów. I chodzi również o to, żeby mądrym wychowywaniem dzieci pokazywać, co w tych materiałach niewłaściwego jest. Ale są to materiały. I to może tyle, nie będę już. Czy taka odpowiedź wystarczy? To chciałbym pomóc, jeżeli można. Bo tam było pytanie, czy może spowodować demoralizację dzieci i młodzieży. To była na druga część pytania, prawda? Czy pana zdaniem tego typu zachowania, które są tam w tym materiale fotograficznym, powinny być aprobowane? A czy... jasne, tylko czy obrona mogłaby... czy obrona... Proszę. Ogólne dosyć pytanie. Myślę, że świadomie będzie ciężko odpowiedzieć, bo są to i też byłoby ciężko. Tak bardzo prosto zapytam. Czy to jest dobre, czy złe? Ale co? To, co jest tam pokazane. Ale czy pan mecenas zechciałby nazwać po imieniu, co ja mam ocenić? Tak, tego kartki na wyniesie. Czy panu się to podoba? No to proszę, takie napiszemy. To jest do świadka pytanie, czy panu się to... Napiszemy. Czy podobają mi się kokardki na wyniesie? Czy to należy, to co jest na tych zdjęciach, to świadka, czy świadku nie podobają się kokardki na wyniesie? Świadek odpowiada. Czy panu się podobają? Bo rozumiem, że to pana jest. Osobiście nie lubię kokardek na penisie. A proszę sądu, tą poprzednią część pytania, to powinno być tego typu zachowania, które są tam na tych zdjęciach, czy to uważa pan, że powinno być aprobowane?
Czy to należy pochwalać? Ale ja myślę, że to tylko można do świadka sformułować takie pytanie. Znaczy świadek aprobuje, czy pochwala, tak, czy pan... bo świadek właśnie za, no, za wszystkich się wypowiadać nie może chyba, no, prawda? Tak. No to proszę tak te pytania zadawać trochę z sensem. Wysoki Sądzie, jeśli to ma być moje prywatne zupełnie zdanie, wydaje mi się, że są takie miejsca, w których nieodpowiedni strój w każdej sytuacji nie jest konwencjonalny i zatem nie może być akceptowany, chyba że jest to wyraz... W miejscach, w których nieodpowiedni strój w każdej sytuacji nie jest, jak? Nie jest właściwy. No, o tym mówią konwencje zachowania, Kinderstuby, savoir vivre. Konwencje zachowania. Ja proszę Wysokiego Sądu, na paradzie równości byłem w marynarce. To jest... Proszę bardzo. Tak samo nie wydaje mi się, żeby było słuszne przechodzenie w krótkich spodniach na salę wykładową albo do sądu. Są takie miejsca, w którym nagość dorosłego człowieka... Chwileczkę. Że nie powinno się przychodzić w krótkich spodniach do sądu. Czy nago, no, wiadomo. Są takie miejsca i takie konwencje, sytuacje społeczne, w których nagość nie jest naganna. Pod warunkiem, że nie łączy się z narzucaniem tego osobom, które nie życzą sobie tego typu... Pod warunkiem, że nie łączy się z narzucaniem tego osobom, które nie życzą sobie tego. Ale jeszcze raz przypomnę swoją wypowiedź z pierwszej części przesłuchania. Jedyną osobą, która rzeczywiście się obnażyła na Marszu Równości, był akurat pan... Z przeciwników marszu. Chwileczkę, bo to były w fazie pytań oskarżonego. Czy pan jeszcze oskarżony ma pytanie? Jeszcze dodam jedną informację, która myślę, że jest istotna, Wysoki Sądzie. Wiem, że nie wiem, jak było w Lublinie, bo aż tak dokładnie się tym nie interesowałem, ale w przypadku Warszawy uczestnicy marszu mają instrukcję o tym, żeby ubierać się w sposób odpowiedni. Na przykład nie pokazywać sutków. Mimo że to czasem bywa sytuacja akceptowana społeczna, na przykład na bulwarach Wiślanych przy piwie, to jest w końcu miasto, środek miasta, a jednak ludzie do pewnego stopnia się rozbierają. Także, czy w upale, niestety to się zdarza, że ludzie chodzą bez koszuli. Proszę o ciszę przed publiczności. Chciałbym też jakby odnieść się do pana autorytetu naukowego i chciałbym zapytać, w jakim systemie prawnym homoseksualizm, ale także i pedofilia były afirmowane, czy sankcjonowane jako norma? Ale tam jest koniunkcja, homoseksualizm i pedofilia, czy mamy do czynienia z alternatywą? Pan wybaczy, nie rozumiem, co to znaczy koniunkcja, więc chciałbym, żeby pan odpowiedział na pytanie, w jakim systemie prawnym homoseksualizm był usankcjonowany bądź też afirmowany i w jakim systemie prawnym, drugie pytanie, w jakim systemie prawnym pedofilia była sankcjonowana i afirmowana? To teraz już rozumiem, to są dwa osobne pytania, mam alternatywę, mogę na nie odpowiedzieć osobno. To jest bardzo trudne pytanie i moglibyśmy się przenieść do sali wykładowej, żeby o tym rozmawiać. Wydaje mi się, że tak naprawdę kulturowo, ale również do pewnego stopnia prawnie i seksuologicznie o pojęciu homoseksualności na dobrą sprawę możemy mówić od XIX wieku. Bo nie ma najmniejszej wątpliwości, że
od zawsze w społeczności ludzkiej, ale też wśród ssaków naczelnych, ptaków i innych zwierząt występują jednostki. Jest pewien odsetek osobników niezainteresowanych współżyciem seksualnym i prokreacją, współżyciem seksualnym z osobnikami płci przeciwnej. Jak w przypadku do społeczności ludzkiej prawo sobie rodzi z tym problemem, z tą okolicznością, jak sobie prawo radzi z tą okolicznością, to bardzo zależy od czasu, momentu. Jeśli chodzi o prawo, to zależy od czasu, momentu. Mógłby pan tak zmienić na trochę? Się, bo, Wysoki Sądzie, to się nie da. Może ja przeformułuję pytanie. Dobrze, właśnie, bo to za dużo tego. W jakim systemie prawnym było uwzględnione te stosunki homoseksualne jako norma i chronione przez prawo? Analogia do rodziny. To jest pytanie, na które nie da się prosto odpowiedzieć. Dlatego, że pan jest fachowcem w tej sprawie. Dlatego nie potrafię na nie odpowiedzieć prosto. Dlatego, że mam pewną wiedzę na temat na przykład starożytnych porządków prawnych. Nie jestem w stanie prosto odpowiedzieć. Nie mogę odpowiedzieć. Wszystko zależy od... W jakim stanie prawnym homoseksualizm był akceptowany normą? Tak, jak było pytanie, prawda? Wysoki sądzie. Dobrze, ja może prosty przykład, żeby pokazać, o co mi chodzi. Wysoki Sądzie, jeśli mogę, prosty bardzo przykład, dobrze? Bo to nie chodzi o homoseksualizm w tej sytuacji. To chodzi o dopuszczalność stosunków seksualnych poza związkiem małżeńskim w ogóle. Nie ma znaczenia, czy te stosunki seksualne są z mężczyzną, czy z kobietą. Nie, ale to pytanie było tak sformułowane, że nie da się na nie odpowiedzieć. Ja próbuję pokazać, dlaczego nie potrafię na nie odpowiedzieć, jeśli Wysoki Sąd pozwoli mi wyjaśnić. To nie musi być do protokołu. To jest taka sytuacja, w której na przykład w starożytnym Rzymie w warstwach wyższych jakikolwiek seks poza małżeński jest karany, ale zwłaszcza karany w przypadku kobiet, a nie mężczyzn. Przy czym wyłącznie kiedy dochodzi do naruszenia seksualności osoby równej stanem. Może pan już doprecyzuje to pytanie. Wysoki Sądzie, ja chciałbym... To jest bardzo istotne, Wysoki Sądzie, bo ja uznaję, że świadek jest wybitnym fachowcem z historii prawa, sam się zresztą tak przedstawił, naukowcem, i chciałbym zapytać o podanie jednego przykładu konkretnego, w jakim systemie prawnym związki homoseksualne były stawiane na równi z rodziną i chronione prawnie. Poda mi pan na to pytanie odpowiedzieć, jeżeli nie, to proszę powiedzieć. Poda mi pan taki system prawa jeden wskazać, czy nie? Myślę, że jest to, jeszcze raz powiem, to jest bardzo trudne, na to pytanie nie da się wprost odpowiedzieć. Jedną rzeczą jest ochrona, drugą jest niepenalizacja, trzecią dopuszczalność w pewnych sytuacjach społecznych. W starożytnych Atenach część kultury homoseksualnej jest elementem wykształcenia efebów. Pan radny na pewno czytał Platona, więc i Sympozjon. To ja to powiem tak. Wskazuję na Sympozjon Platona. Dziękuję. Wysoki Sądzie, w kontekście celów marszu, które wymieniał pan Bartosz Staszewski, które wymienia świadek, ja chciałbym zapytać, czy subiektywne poczucie, bądź też poczucie funkcjonujące, czy doświadczenie funkcjonujące w jakiejś, zdaniem świadka, w jakiejś małej grupie ludzi, może być, czy powinno być
powodem zmiany prawa w tym zakresie. Chodzi konkretnie o jakby argumenty. Jakie są przykłady, może, przepraszam, bo za dużo pytam. No właśnie, już siadę się pogubi, bo są przy prawie pogubi. Przepraszam, pytam. Bo chodzi mi o taką rzecz. Marsz Równości domaga się tego, żeby takie same prawa miała mała grupa ludzi, która ma odmienną orientację seksualną, jak całe społeczeństwo, tak? Całe społeczeństwo. Czy zdaniem pana profesora Świadka jakby ten sposób tworzenia prawa czy systemu prawnego jest no, do przyjęcia? Czy tak powinno być? Chyba tak. Wysoki sądzie, demokracja jest takim systemem, w którym prawo chroni mniejszość przed tyranią większości. Bez względu, jaka ta mniejszość jest. Nowoczesne społeczeństwo jest społeczeństwem włączającym, a nie wykluczającym. I jako naukowiec zajmujący się dziejami prawa, mogę powiedzieć, że prawo ma i może mieć funkcję kształtującą postawy społeczne. To jest tak zwana wychowawcza funkcja prawa. To dlatego, Wysoki Sądzie, mówimy dzisiaj o równouprawnieniu kobiet, że ktoś przed 101 laty wbrew woli większości przyznał kobietom Rzeczypospolitej Polskiej prawa wyborcze. To dlatego chciałbym jeszcze wrócić do tych zdjęć, które przekazałem i czy takie manifestacje nagości w przestrzeni publicznej mogą mieć negatywne skutki, negatywny wpływ na dzieci, na rozwój psychiczny, psychoseksualny dzieci. A do czego zmierza to pytanie? W kontekście promowania homoseksualizmu. Ale to chodzi o te zachowania na zdjęciach, tak? U nas w Lublinie, w Marszu Równości, takie zachowania nie zostały. Ale zaraz będę chciał, Wysoki Sądzie, przejść do tego, no żeby... No proszę przejść, bo to pytanie są duchy, jeżeli pan tylko na tym nie zakończy. Dobrze. Tęczowa flaga jest symbolem środowiska LGBT. Znajdziemy to w internecie, znajdziemy to w wypowiedziach członków tego środowiska. LGBT organizuje różnego typu wydarzenia, między innymi takie marsze jak w Berlinie. Czy w pana opinii, czy pan jest w stanie zapewnić, że marsze, które organizuje pan Bartosz, nie przerodzą się w tego typu marsze w naszym kraju, w Lublinie? Są uchyla to pytanie, jako nieistotne dla rozstrzygnięcia. Są na podstawie artykułu 171 paragraf 6 KPRK pytanie o broń, czy świadek uważa, że marsze równości w Polsce nie przerodzą się takie, jak pokazane na dołączonym przez niego zdjęcia. Sądzę, to jest pytanie oskarżone. Pytanie oskarżone. Uchylę, bo nieistotne dla rozstrzygnięcia. Proszę
skoro była grupa organizująca marsz, jak pan stwierdził, Marsz Równości w Lublinie, to dlaczego organizatorem formalnym jest człowiek spoza Lublina? Wysoki Sądzie, skoro była grupa, jak pan oskarżony, pan świadek stwierdził, organizatorów marszu, to dlaczego organizatorem marszu jest pan spoza Lublina? Znaczy, co do zasady, nie wydaje mi się niewłaściwe, żeby osoby spoza społeczności robiły dla danej społeczności coś. Żeby osoby spoza społeczności... Spoza danej społeczności, lokalnej, działały na rzecz tej społeczności. Ale to ogólne stwierdzenie. Wedle mojej najlepszej wiedzy, proszę mnie poprawić, pan Bartosz Staszewski związany jest... Według mojej wiedzy, Bartosz Staszewski związany jest... Z Lublinem. Ostatnio bierze udział w... wykonuje tutaj również swoje czynności zawodowe, pochodzi z Lublina. Wykonuje tutaj swoje czynności zawodowe, pochodzi z Lublina. Dziękuję. Proszę bardzo. Dlaczego żadna osoba z Lublina nie została w takim razie formalnym organizatorem marszu? No tu chyla to pytanie, to nie jest to dla mnie. Sąd uchylił na podstawie artykułu 171 paragraf 6 KPK pytanie oskarżonego. Dlaczego organizatorem Wysoki Sądzie, to jest pytanie w mojej opinii zasadne w kontekście tego, że pan Bartosz Staszewski poczuł się dotknięty moją wypowiedzią jako organizator, który, znaczy i przede wszystkim zarzuca mi, że ja pomówiłem jego, podczas gdy ja nie znam nikogo ani z Lublina, ani spoza Lublina, kto mógłby taki marsz zorganizować, więc moje słowa nie były adresowane, tak jak już wcześniej mówiłem, do osoby żadnej, a tym bardziej pana Bartosza Staszewskiego, o którym kompletnie nie wiedziałem, że osoba spoza Lublina robi taki marsz. To pan podnosił, podkreślał, że pan nie odnosi swoich do osoby, tylko do wydarzenia. No to pytanie związku żadnego z czynem, bo ten nie pan nie miał. Proszę bardzo. Czy uznałby pan, że marsze w przestrzeni publicznej, które by niosły... Nie, przepraszam, wycofam pytanie. Stwierdził pan w swojej wypowiedzi, że nie da się promować homoseksualizmu. Nie będę już wnikał z jakich powodów, ale załóżmy, bo jest wrodzony. Tymczasem można promować i promuje się z powodzeniem w szkołach na przykład prawidłową sylwetkę, prawidłowe odżywianie. Promuje się rodzinę na przykład w przestrzeni publicznej. Na jakiej podstawie pan twierdzi, jeszcze raz chciałbym dokładnie się dowiedzieć, że nie da się promować homoseksualizmu? Ale pan to już nie mówił w swoim zeznaniu. To drugi raz pan to samo powtórzył? Może pan przypomnieć ten fragment zeznań? To nie. To właściwie... Proszę przeczytać to, co było. To właściwie... To ja właściwie na tym dziękuję. Ja jeszcze. Proszę świadka, czy uczestnictwo na marszach organizowanych przez środowisko LGBT osób całkowicie rozebranych, tak jak to widać na złożonych do eksprawy zdjęciach, może mieć negatywny wpływ na dzieci, w szczególności na ich rozwój psychiczny? Wysoki Sądzie, ja chyba już odpowiedziałem na to pytanie. Wysoki Sądzie, chciałbym tutaj uzasadnić to pytanie, bowiem Wysoki Sąd oddalił tutaj, uchylił pytanie oskarżonego z uwagi na to, że nie dotyczyło to Marszu Równości w Lublinie. Ja w tym momencie chciałbym wyjaśnić, iż Marsz Równości odbył się po dacie czynu oskarżonego, a więc nie miał on
tutaj większego wpływu na motywację podjęcia czy dokonania tego czynu zarzucanego, bowiem jego stanowisko było oparte na wcześniejszych marszach równości organizowanych zarówno w Polsce, jak i też za granicą, także w Berlinie 2017. Które dokumenty zostały, zdjęcia zostały złożone do akstawy. Tak, ale to niech pan żadne pytanie powtórzy, bo mi się wydaje, że to zostało pytanie, które oskarżone przez listę. W Wysokim Sądzie było takie pytanie, ale nie została udzielona odpowiedź. Nie została udzielona odpowiedź. Ale sąd uchylił to pytanie? Nie. Później w dalszej części jedno było podobno uchylone, ale... Moje to było pytanie. Tak, ale było to... uchylone było. Nie, nie było uchylone, ale pan nie odpowiedział. Tak, a nie odpowiedział. Tak, poszła rozmowa zupełnie w inną uliczkę, że tak powiem. Tak, ale to... Cofnijmy tam. Przy okazji zaraz sprawdzimy. Było pytanie, ale nie było odpowiedzi. Mamy rozdzielone pytania o broń, to cofnijmy. No to, to my teraz Załęski tam pytania zadano. Przed przerwą. Jako pierwszy. Były, były. O, nie, już, już, już. O, dobrze. No, tak, jeszcze. O, tutaj. Mówię o sobie. No, kończą. W tym fragmencie nie ma, to znaczy pan, chyba że to gdzieś dalej było jeszcze, ale nie ma. To tutaj, proszę sądu, przy tym nieszczęsnym fragmencie z tym, z tą kokardą. A z tą, tam, to, tam. Aha, tak. No, po okazaniu tych zdjęć, tak? Tak, 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 tak. Nie widzę na okazanych mi zdjęciach dzieci, młodzieży. Mogą mieć wpływ na opinię publiczną. Tym bardziej, że pokazanie jest czymś innym, co zwalcza stereotypów. Co do demoralizacji, to nie widzę na zdjęciach dzieci i młodzieży. Rozumiem, że jest to materiał dostępny w internecie. Jest tam dostępny z bardzo dużo niewłaściwych materiałów. Chodzi też o to, żeby mądre wychowanie dzieci pokazywać, co nie, jest niewłaściwego, co w tych materiałach. Co niewłaściwego jest w tych materiałach. To taka była odpowiedź udzielona po okazaniu zdjęć. Czy to dotyczyło tego? Wysoki sądzie, ja powtórzę swoje pytanie. Czy uczestnictwo na marszach, czy tak. Uczestnictwo na marszach organizowanych przez środowisko LGBT osób całkowicie rozebranych, tak jak jest to przedstawione na złożonych do sprawy zdjęciach, może mieć negatywny wpływ na dzieci. Ale chodzi o marsze w Polsce? I za granicą również. W szczególności za granicą. To jest takie ogólne pytanie, tak, takie tak. Troszkę teoretyczne, tak? Tak, ale w odniesieniu do tych zdjęć, tak? Bo czyli te zdjęcia są za granicą. Czy ewentualnie... W odniesieniu do zdjęć. Tak, w odniesieniu do zdjęć. Gdzie mamy przykłady właśnie... Proszę Wysokiego Sądu, ja jeśli mogę nawiązać do pytania, to przede wszystkim w 2016 roku, a nie 2017, jak pan mecenas powiedział, te zdjęcia są datowane, może to trzeba by sprostować, a druga rzecz, to ja podkreślałem, że Marsz Równości jest przedsięwzięciem typowo polskim i nieograniczonym ani zakresem, ani organizacją, co do zasady, do osób LGBT+, bo chodzi o równość. To taki wstęp, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Czy pojawianie się rozebranych osób w przestrzeni publicznej może mieć wpływ na wychowanie dzieci? Powinni się pewnie wypowiadać specjaliści od rozwoju... Na dzieci. Specjaliści od rozwoju psychoseksualnego dzieci. Specjaliści od rozwoju. Aha. Pan ma jakieś zdanie w tym temacie? To chodzi oczywiście o pana. Wszystko, znaczy nagość na gości jest nierówna, znowu. No tutaj nagość też pisaliśmy. Też żeśmy pisali, już o tym mówiłem. I, mówiłem już o nagości w swoim dzisiejszym wyznaniu. Ja nie widzę na tych zdjęciach, które mogą mi się podobać lub nie, to nie ma znaczenia, ale ja nie widzę tam aktów seksualnych, które rzeczywiście powinny się odbywać w sferze prywatnej. Nie widzę, na tych zdjęciach nie widzę aktów seksualnych, które powinny się odbywać w sferze prywatnej. Bo pytanie jest troszkę inne. Pan tak jakby na to pytanie nie odpowiada. Jeszcze raz. Moje... Czy pojawianie się rozebranych osób, tak?
na marszach 12, bo to jest ustawa. Na marszach. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze raz, to nie są... To nie są, mieć negatywny wpływ na dzieci. To nie są marsze równości. To, co obrona przedstawiła jako materiał dowodowy. Także jeżeli obrona zapyta mnie, czy pojawianie się nagich osób w przestrzeni publicznej może mieć wpływ... Moja odpowiedź jest wtedy taka. Moja odpowiedź jest wtedy taka, to naprawdę zależy. To jest pana odpowiedź? Tak. To jest moja odpowiedź na pytanie. To jest moja odpowiedź na pytanie. Czy pojawianie się na nich osób na marszach równości w Polsce i za granicą? Mówię, proszę Wysokiego Sądu, nie na marszach równości. Takie było pytanie. A, okej. Okay. Którymkolwiek z marszy równości organizowanych w Polsce miały miejsce sytuacje podobne do opisanych na zdjęciach, to znaczy mężczyźni spacerujący z kucharkami nieokreślonego koloru na penisie lub inne tego rodzaju. Tak, świadek posiadał się odnosił do tego, bo mówił, że w Lublinie nie było takich. Ale w żadnym innym. W Polsce przed datą czynu. Proszę Wysokiego Sądu. Czy pan na marszach równości innych niż Lublinie zaobserwował podobne zachowania? Nie, proszę Wysokiego Sądu. Przed datą czynu chciałbym. Przed datą czynu. Nie zaobserwowałem na marszach równości w Polsce przed datą czynu takich zachowań jak na okazanych mi zdjęciach. Czy z pana kontaktu z osobami organizującymi te marsze uważa pan, że akceptowaliby organizatorzy marszy tego rodzaju zachowania na marszach równości? Wiem o sytuacji, jak już powiedziałem o tym kodzie zachowań, który przy okazji warszawskiej Parady Równości, tak się w Warszawie nazywa ten marsz, był stworzony. W związku z tym jestem przekonany, że organizatorzy, gdyby się coś takiego pojawiło, albo gdyby doszło do jakichkolwiek niewłaściwych zachowań, natychmiast by interweniowali. Tak jak ma obowiązek. Doszło do takich zachowań, to organizatorzy marszu by na nie zareagowali. Zareagowali. Organizator każdego zgromadzenia publicznego jest prawnie odpowiedzialny za to, żeby na takim zgromadzeniu nie doszło do złamania prawa. To prawo o zgromadzeniach publicznych. I w związku z tym jakiekolwiek, tak, a akurat w takiej sytuacji w Polsce nagość byłaby przedmiotem zgorszenia publicznego i nie mogłaby być zaakceptowana. W związku z tym. W takiej sytuacji nagość w Polsce byłaby zgorszenia publicznego i w związku z tym byłaby wykroczeniem. Nie mogłaby zostać zaakceptowana. Ja się opieram, proszę Wysokiego Sądu, nie na moich głębokich przekonaniach czy przewidywaniu przyszłości, tylko na tym, co mówi litera prawa oraz na głębokim przekonaniu, że wszyscy obywatele i obywatelki tego kraju prawo respektujemy. Opieram się na literze prawa, na tym, że wszyscy obywatele prawo to akceptują. I tego też uczę swoich studentów. Respektujemy. I tego też uczę swoich studentów i studentki. Jedno pytanie jeszcze związane z pytaniem, które zadał panu jako pierwsze pan oskarżony. Pewna, czy wiedza o tym, że to Bartosz Staszewski jest organizatorem Marszu Równości wynikała dopiero z tego, że to on zaskarżył odmowę, czy też była panu już wiadoma ta wiedza w dacie zamieszczenia wpisu na Facebooku 23 września? Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem w pierwszej części wypowiedzi. Ja
wpisu nie widziałem w dacie zamieszczenia. Widziałem ją wkrótce. Wpisu nie widziałem w dacie zamieszczenia. Ale z całą pewnością pod koniec września, kiedy dowiedziałem się o wpisie, najpierw o wypowiedzi wojewody Czarnka i ją obejrzałem, potem pana radnego Pituchy. Pod koniec września. Tak. No bo Czarnek 27 września, pan Pitucha 23 września. Ja wtedy się tym zacząłem interesować, ale ja wiedziałem, kto organizuje Marsz Równości wtedy. Że to, moja wiedza o tym, kto organizuje Marsz Równości, nie była związana z dowiedzeniem się o tych homofobicznych wpisach, tylko wiedziałem, przeciwko komu one są skierowane, bo wiedziałem, kto za tym marszem fizycznie stoi. Wiedziałem. Bardzo krótkie pytania. Po pierwsze, czy będąc uczestnikiem Lubelskiego Marszu Równości, widział pan transparenty z nieobyczajnymi napisami? Proszę Wysokiego Sądu, nie widziałem. Widziałem natomiast łamanie prawa przez kontrdemonstrantów. W czasie Marszu Równości nie widziałem transparentu z nieobyczajnymi napisami, tak? Napisy chodziło, tak? Łamanie prawa przez kontrdemonstrantów. Petardy, kamienie. Widziałem łamanie prawa przez kontrdemonstrantów. Myślę, kamienie, petardy. Obelgi słowne, a także agresja fizyczna na moją szwagierkę. Czy podczas Marszu Lubelskiego widział pan inne treści niezgodne z polskim prawem? Nie po stronie kontrmanifestantów, tylko po stronie marszu. Znaczy w sensie napisów? Napisy, znaki. Nic mi do głowy nie przychodzi, Wysoki Sądzie. Nie przychodzi mi do głowy. Myślę, że gdyby tak było, to bym natychmiast zareagował. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Ja dziękuję. Pan Jacek ma jakieś pytanie? Nie ma. Dziękuję. Siadę przy łosku do Lublina. Tak. To przysługuje zwrot kosztów przejazdu, który zagrał w naszym i tam pani. Dobrze, dziękuję bardzo.